Cześć, jesteśmy zespołem Flexi Fine. Zakwalifikowaliśmy się na finale światowe w konkursie Magica. Jesteśmy tutaj na finałach w Sydney i prezentujemy Wasz nasz produkt, projekt, którego głównym zadaniem jest wspieranie rehabilitacji dzieci. Cały projekt polega na tym, że wykorzystujemy narzędzia, które są na co dzień wykorzystywane w procesie rehabilitacyjnym i łączymy je z taką wirtualną przygodą, gdzie osoba, która wykonuje ćwiczenia na piłce, wchodzi w interakcję z wirtualnym światem i w momencie, gdy Tomek skacze na piłce, to ten smok zaczyna lecieć do przodu. Gdy Tomek podniesie ręce do góry, to smok podskakuje. I w ten sposób to ten scenariusz ćwiczeniowy w połączeniu z wirtualną przygodą jest realizowany i ma on o wiele większą, jest on o wiele bardziej interesujący z punktu widzenia osoby, która bierze udział w procesie rehabilitacyjnym. Otóż zamiast siedzieć 3 godziny tak i patrzeć się w sufit, osoba po prostu gra i w międzyczasie wykonuje ćwiczenia, więc jest to o wiele bardziej interesujące i myślimy, że nasz cel został osiągnięty.